Witam oczywiście wszystkich widzów projektu Futbol, z tej strony Kasper Chojnacki. Za mną trwa już otwarty trening reprezentacji Polski, czyli naszej drużyny narodowej, która gra oczywiście teraz na tym listopadowym zgrupowaniu dwa mecze. Mecz z Czechami w ramach eliminacji do Euro 2024 oraz mecz towarzyski z Łotwą. To spotkanie z Łotwą odbędzie się we wtorek, natomiast mecz z Czechami jest w piątek, 17 listopada. Ja już witam Was prosto po konferencji, na której był trener oczywiście Michał Probierz oraz Robert Lewandowski. Konferencja, która troszeczkę tych ciekawych wypowiedzi tak naprawdę przyniosła, ponieważ tutaj nie było raczej takich przestojów, nudnych momentów, było bardzo dużo poruszonych kwestii i też raczej odnosili się do nich spokojnie obecni na konferencji zawodnik oczywiście oraz trener, więc to na pewno na plus. No, Robert Lewandowski odniósł się chociażby do tej sytuacji, która krążyła po hiszpańskich mediach, związana z tym, jak Torczyk się zaatakował, potem nie podał ręki Laminowi Jamalowi oczywiście potem się do tego odniósł. No i Robert powiedział, że to po prostu jest gdzieś tam troszeczkę wyolbrzymione przez hiszpańskie media. Znaczy najpierw powiedział, że nie ma do czego się odnosić, bo to nie było zrobione z premedytacją, ale później dodał, że jednak te hiszpańskie media lubią czasem sobie inaczej interpretować pewne sytuacje oraz też wyolbrzymiać niektóre momenty, które dzieją się na meczach, że lubią takie newsy, newsiki, jakkolwiek to interpretować, bo tutaj tak powiedział Robert Lewandowski. Natomiast trener Michał Probierz odniósł się chociażby do powołania Jana Bednarka oczywiście, który wraca do reprezentacji. No i tutaj raczej też dużo jakoś nie powiedział, powiedział, że ma oczywiście selekcję, też dużo wspominał o tym, że obserwuje wielu piłkarzy. No i to jest coś, co możemy na pewno brać pozytywnie, że trener reprezentacji tutaj ma naprawdę szeroką bazę tych zawodników, jeździ też na dużo spotkań, tak naprawdę powiedział, że nie miał okazji tylko zobaczyć tych, co grają w Stanach Zjednoczonych lub też Oscara Zawady w Australii, czego myślę od niego nikt nie oczekuje, a mimo wszystko on się z tego w jakiś tam sposób tłumaczy, więc tutaj na pewno pozytywnie. No też dużo tych poruszanych kwestii, tych powołań, które oczywiście odbyły się wczoraj, weszło trzech zawodników, Struski, chociażby Kasz, więc tych powołań było kilka wczoraj jeszcze w wieczornym komunikacie PZPN-u, tak przekazano nam te informacje. No i to jest na pewno zgrupowanie bardzo ważne dla reprezentacji Polski, aczkolwiek Robert Lewandowski też mówi, pod jakim kątem patrzy na mecz z Czechami, że to nie jest tylko opcja do zdobycia tych trzech punktów i jeszcze marzenia gdzieś tam o tym awansie bezpośrednim, tylko to jest jakieś takie, użył takiego zwrotu, nowe otwarcie, potem się z niego szybko wycofał, no bo wiemy, ile razy już słyszeliśmy w ostatnich miesiącach to hasło nowe otwarcie, także szybko się wycofał z tego Robert Lewandowski, ale mam wrażenie, że reprezentacja w meczu z Czechami, po prostu patrząc na te wypowiedzi trenera oraz Roberta Lewandowskiego, że nie będzie patrzyła tutaj jakoś w 100% tylko i wyłącznie na wynik, na punkty zdobyte w meczu z Czechami, tylko też na grę. I to jest coś, co może pozytywnie się odbić na tym meczu, bo wiem, że kiedy jest gra, te bramki będą wpadały. Też trener Michał Probierz troszeczkę wbił szpilkę, mam wrażenie, taką malutką w Arkadiusza Milika, że brakowało wykończenia w meczu z Mołdawią i teraz Robert Lewandowski może to poprawić. No bo oczywiście Arkadiusza Milika nie ma na tym zgrupowaniu, nie został on powołany przez trenera Michała Probierza. Bardzo pozytywna konferencja, dużo ciekawych tematów poruszonych, także na pewno będę Was też informował. Prawdopodobnie jutro, we wtorek, również pojawi się kadrowy raport, ponieważ ostatecznie konferencja z jutra rana została przełożona na jutro, ale po południu, także to jest coś, co na pewno może cieszyć i jutro też prawdopodobnie nagram dla Was kadrowy raport. A na dzisiaj to by było już na tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie do końca. Widzimy się w następnych materiałach na tym kanale.